Okej, więc ogólnie moją koncepcją na tą dzisiejszą prezentację będzie porozmawianie odrobinkę o tym, jak Richard Feynman, taki znany facet, próbował tłumaczyć rzeczy i pomyślenie, czy dałoby się zastosować parę takiego przemyśleń lub przynajmniej jakiegoś koncepcji, jeśli chodzi o to, jaki my, sposób my tłumaczymy programowanie funkcyjne ludziom. Generalnie to jest cały strasznie tytuł, w sumie to jest w tytule, więc może po prostu już powoli bym... Weź tam stąd tłumacz. Jak Feynman. Wiedziałem, że Feynman powiedział, że trzeci dzień, to bym sam widzieć ciekawe rzeczy, byśmy byli zafascynowani przez świat, właśnie niesamowitą złożoność, ta cyfryzacja, która postępowała przez te wiesz, ostatnie dziesięciolecia, po prostu popatrzcie, w jakim cudownym świecie my żyjemy, po prostu ciężko nie być zafascynowany i po prostu być pełnym pasją właśnie fizyki, elektroniki, matematyki i wszystkiego, co się dzieje na ten temat, po prostu to jest wonderful. I nauk społecznych. Nie, to nie są nauki. To nie są nauki. Wiem, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to nie są nauki. No więc przejdźmy do samego pana Feynmana. No więc Richard Feynman, jak widzicie, to był bardzo zabawny gość. To jest zdjęcie, jak gra na bongosach. Co ten wesoły człowiek zrobił? No więc miał parę takich drobnych osiągnięć w swoim koncie. Jedno to było praca w Los Alamos nad projektem Manhattan, czyli jeden z tych kolesi odpowiedzialny za to, że pierdygnął w Japonii. Druga ciekawa rzecz, co zrobił, to były diagramy Feynmana, co jest bardzo, bardzo przydatne dla ludzi siedzących tam w mechanice kwantowej, jakichś tam innych zaawansowanych matematycznych konstrukcjach. Został za to główną nagrodę Nobla, więc to musiało być mądre. Co tam jeszcze robił i był jednym z osób odpowiedzialnych za dochodzenie, dlaczego doszło do katastrofy Challengera. Był taki prom kosmiczny, leciał w powietrze, zebrali tam grupę ludzi z tłumu, chyba tam 10-12 osób zebrano, żeby normalni ludzie też mogli polecieć w kosmos, zobaczyć wszystkie rzeczy i to tam w trakcie tak minutkę postaci coś tak pierdolnęło. No więc on też był jakby osobą siedzącą w komisji odpowiadającą za to, żeby dojść do tego, dlaczego doszło do tego wybuchu. Jeszcze całkiem dobrze otwierał sejfy. I całkiem dobrze otwierał sejfy. O tym i innych ciekawych historii możecie poczytać w jego książce. On ma w sumie nas kilka tych książek. Pan raczy żartować, panie Feynman, polecam. Ciekawy, o właśnie, ciekawy człowiek. Ta książka miała dosłownie tytuł. Pan raczy żartować, panie Feynman, przypadki ciekawego człowieka, przy czym ciekawy miał, w sensie curious and interesting. On nie jest aż takim aroganckim dupkiem, chociaż w sumie był trochę arogancki, no ale mniejsza z tym. Tutaj parę takich rysuneczków powiązanych, żeby skontrastować je z Feynmanem grający na bongo. Pierwsze to jest atomówka, za którą on współodpowiadał. Drugie to były diagramy Feynmana. Pewnie widzieliście gdzieś to główne, nikt nie wie o co chodzi, ale jakbyście wiedzieli o co chodzi, to nie stałby za to Nobla, jak sam przyznaję. Kwantową teorię pola dokładnie. Diagramy to był tylko przypis. Tak. A ostatnie to jest właśnie to, jak pierdolnął prom i zginął ileś tam osób, a on potem musiał dochodzić do tego, że to była wyłącznie kwestia uszczelki i tego, że kontrola mówiła puszczamy mimo wszystko, mimo że był jeden... To nie jest fotonu, to właśnie to jest wymieniony fotonu. No popatrz. Inżynierowie mówili, nie puszczajcie tego na produkcję, ale biznes mówił, to trzeba puścić i pierdolnęło. No i... A dzisiaj się znaleźli w Bolivii. Tak, w Argentynie, razem z innymi uchodźcami z Niemiec. Więc diagramy Feynmana, nie będziemy się zagłębiać co to jest, bo sam nie wiem, nie interesuje mnie to, kolega wie więcej, możecie go zapytać po sprawie. To, co nas interesuje, to, że Feynman miał fajną anegdotkę z tego, jak on zaczął pracować nad tymi diagramami Feynmana. No więc po robocie w Los Alamos człowiek czuł się wypalony zawodowo. Nie mam pojęcia, co to znaczy, przecież nikt tego się nigdy nie czuł. No i w którymś momencie jeden z jego kolegów, bodajże Bob Wilson, podszedł do niego. Był on bodajże odpowiedzialny za zarządzanie laboratorium i powiedział mu, panie Feynman, widzę, że pan jest zestresowany, bo generalnie jego problem stresu był tak, że on miał wrażenie, że są wobec niego wysokie oczekiwania, bo musi produkować prace naukowe, musi tam dostarczyć rezultaty, a on, biedaczek, właśnie skończył Los Alamos, wypluł się na tej bombie atomowej i myśli, że chociaż jak nie będzie produkował jakichś paperów, to go wywalą na Twitteri. Ale przyszedł do niego właśnie szef laboratorium, powiedział, panie Feynman, to, że pana zatrudniliśmy, to jest ryzyko, które my wzięliśmy na siebie. Pan bardzo dobrze uczy studentów, więc pan właśnie wyluzuje dupę. No i wziął, wyluzował dupę, uznał, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jak mu się zdarzyła. Uczył sobie spokojnie studentów i podczas jednego z tych takich wolnych wieczorów wyskoczył sobie do kawiarenki i tam zobaczył, że jakiś koleś bierze
podrzuca talerze. No i on tak sobie patrzy, kurczę, na koleś podrzuca talerze. On sobie, ale to był ciekawy człowiek, jego wszystko ciekawiło. On chyba próbował zrobić jakiś tam akcelerator w ogóle w domu, jak był dzieckiem. Wszystko pierdzielnęło, no ale no, rodzice byli wyrozumiali, więc chłopak się nie zradził do fizyki na szczęście. No więc już jako profesor pracujący w Caltechu bodajże, to siedzi sobie właśnie tam w tej kawiarence i myśli, no, no asumując, on miał bardzo wiele ciekawych przygód, więc oprócz tego, że był profesorem, to on chodził na panienki, miał ogólnie ciekawe życie, wiesz, mój ulubiony naukowiec polecam. Więc w każdym razie siedząc w tej kawiarence i patrząc, jak koleś podczytał ten talerz, zobaczył dwie rzeczy. Generalnie ten talerz sobie tak jakoś tak się kręcił, widzicie takie typowe chwianie się talerze, takie typowe jakby się bączek kręcił, a no wiesz, takie, że masz talerz i on się tak chwieje w ten sposób. A oprócz tego to on jeszcze się jakby obraca. No, zaczął się zastanawiać, czy on ty tak jakby obraca wolniej niż się chwieje. Ciekawe, czy jakiś stosunek tego. On sobie tak się i zaczął sobie liczyć. Tak dla zabawy stwierdził, mama wszystkich w grupie, w sumie i tak mnie nie zwolnicie. Sobie wezmę przynajmniej policzę dla własnej zabawy, żeby się nie liczyć. Sobie tak liczył. No wyszło, że stosunek tego, jak szybko się to tak chwieje, do stosunku tego, jak to się szybko kręci, jest zawsze 2 do 1. Wciąż sobie okazało się, że był błąd, bo potem wyszło parę prac naukowych, gdzie ludzie tam próbowali powtórzyć jego wyniki i okazało się, że pani na odwrót, więc nie wiedzieli, czy on się rypnie, jak sobie to wspominał przy nagrywaniu, czy to był taki joke dla ludzi, co biorą wszystko bez sprawdzania faktów. No ale generalnie ten stosunek z dokładnością do odwrotności się zgadzał, to było 2 do 1 zamiast 1 do 2 czy coś takiego. Możecie nawet w internecie wziąć, wygooglować Wobbling Feynman Plate. Są na takie modele, właśnie z jednego z nich screenshot wziąłem, tam rzucił na prezentację. No i co się okazało, że on sobie, jak już sobie to wszystko wziął, policzył, potem sobie zrobił drugi eksperyment. A co by się stało, jakby zamiast tego dysku był elektron? Tam wziął sobie elektrony, potem sobie dowalił jakieś tam termodynamikę, potem sobie dowalił jakieś tam zasady mechaniki kwantowej, sobie tak grzebał i po jakimś czasie wziął, doszedł do tej diagramu Feynmana i jak sam stwierdził, że dzięki temu, że tak przyjrzałem, mam wszystkich w dupie, będę sobie po prostu liczył tylko dlatego, że coś mnie bawi, a nie dlatego, że ktoś mi każe, czy muszę produkować procery. Wziął i doszedł do swojego osiągnięcia noblowskiego, więc to jest przy okazji dla nas taka ważna nauka, że jeżeli chcemy robić pewne kreatywne rzeczy, to nie możemy za bardzo spinać dupę. Nawiasem mówiąc o podobnej rzeczy, John Cleese miał całkiem fajne wideo w John Cleese About Creativity, też polecam wszystkim. Tam tłumaczy dokładnie, że jest coś takiego jak Systematic Mode i Creative Mode. Jak się przyłączymy w Systematic Mode, to jesteśmy bardzo analityczni, ale bardzo słabo kreatywni i na odwrót, więc też wszystkim polecam. Ale generalnie to, co chciałem zauważyć, że jeśli chodzi o takie właśnie nauczanie się i uczenie się rzeczy, co właśnie z tej takiej historii wypływa, jest, że musimy no, dbać o to, żeby nauka sprawiała nam zabawę, więc też automatycznie, jeżeli my chcemy czegokolwiek kogo innego uczyć, to też musimy, najlepiej, żebyśmy robili tak w jakiś sposób, żeby to innym osobom sprawiało zabawę. Te przy okazji inne osiągnięcia Feynmana, pokazujące, że Feynman był człowiekiem, który potrafił się bawić, jedno to na konkursie tańca, na którym on pokazuje, że no, umie się ruszać. Drugie to, że potrafi troszkę rysować, bo w którymś momencie, żeby się relaksować, zaczął chodzić. To było chyba przy okazji, jakbyś miał drugą żonę, bo pierwsza umarła w trakcie, jeszcze pracował w USA, na jakąś chorobę straszną. Przy okazji jego drugiego małżeństwa, to miał żonę Angielkę, która była wyrozumiała, wiedziała, że mężczyźni mają swoje kluby, więc zupełnie nie przeszkadzało jej, że jej mąż chodzi do klubów nocnych, gdzie sobie na kartce papieru rozpisuje jakieś matematyczne rzeczy, fizyczne rzeczy i przy okazji czasami rysuje panienki. Człowiek musi się zrelaksować. Miał wyrozumiałą żonę, widać, że to był mądry człowiek. Co jeszcze zrobił? No inna rzecz, którą się zajmował Feynman, to było ocena studenckich książek. W którymś momencie wzięli mu, podesłali książki do oceny na temat, czy są dobre, jeśli chodzi o tłumaczenie biologii, fizyki i innych pierdół. No więc tutaj możemy sobie na przykład zobaczyć na wykresie, że jest jakiś tam pierdyliard definicji, czym jest energia. To wziąłem akurat z Wikipedii, chciałem po prostu zaobrazować, że jest bardzo dużo definicji energii. A mówię o tym dlatego, że jedna z rzeczy, do których Feynman się strasznie przyczepił, było, że podobnie jak jeden z tych książek tłumaczących dzieciakom fizykę, działanie świata, tego typu pierdolety, to było. No więc teraz drugie dzieci zastanówmy się, jak to się dzieje, że kwiatki rosną, jak to się dzieje, że samochód chodzi, jak to się dzieje, że jak my coś zjemy, to potem mamy siły działać. Za wszystko odpowiada energia. Feynman tak się
mówił. Jego problemem było to, jak mówimy energia, to tak naprawdę unikamy odpowiedzi na pytanie. Macie roślinki, dlaczego roślinki rosną? No mamy słońce, słońce wysyła fotony, fotony trafiają do pieprzonego chlorofilu, chlorofil przetwarza dwutlenek węgla i tlen na energię, na glukozę, cukry i tak dalej, to daje mu jakąś siłę do działania. Jak mamy samochód, to tam też powstaje po prostu ciepło, mamy chłodnicę, przepływanie ciepła z źródła ciepła do chłodnicy powoduje jakiś tam właśnie przepływ. Jest już bliżej, prawda? Różnają się. I więc generalnie jak opisujemy rzeczy w taki bardzo, bardzo konkretny sposób, no to to tłumaczy rzeczy. Jak mówimy energię, my nie tłumaczymy niczego. Po prostu bierzemy jakiś abstrakt i tym z abstraktem unikamy odpowiedzi na pytanie. Więc to go strasznie wkurzało, bo on zdawał sobie sprawę, że jak mówimy o jakichś tego typu rzeczy, nie wiem, energia, jakaś praca tak naprawdę, to są pewne abstrakty. One nam ułatwiają matematycznie opisać rzeczy, ułatwiają nam obliczyć rzeczy, ale one same w sobie są jakby bardzo złym tłumaczeniem, jeśli chcę tłumaczyć komukolwiek, cokolwiek, jak coś działa. To po prostu tak naprawdę ucieczka od pytania. Drogie dziecko, jak coś działa? No tak, ale to jest zupełnie inny problem, chłopie, bo energia globalnie jest zawsze stała. Właśnie możesz to zrobić więcej energii. Może, energia jest. To jest gdzie indziej. Energia jest stała. Ale energia, właśnie o tym wierzę. Jak chcesz jakieś, wiesz, dokładne naukowe obliczenia, to musisz wiedzieć, wiesz, o zasadzie zachowania energii czy coś. Znaczy to się zgadza. Entropia zawsze rośnie, zasada zachowania energii, ale to jest ta kwestia, że wiesz, jeżeli chcesz tłumaczyć, dlaczego no, rzeczy działają, to jak używasz słowa energia, to jest takie wiesz, słowo wytrych. To nie jest jakby coś, od czego zaczynasz tłumaczenie. To jest, może do tego dojść. Jak wytłumaczysz dzieciaczkom, ok, macie fotony, macie elektrony, to wszystko działa i na samym końcu gdzieś, jak ustawiasz wszystkie stałe, wiecie, w sumie to wszystko jakoś się wspina, zachowuje jakieś proporcje, możemy wyciągnąć jakiś wspólny mianownik, to wtedy nam wychodzi, że jest jakieś coś, może nazwijmy to energią, bo nie mam lepszej nazwy. Ale to nie jest coś, od czego wychodzimy. Więc... Kontrowersyjna. Tak. Ta twoja prezentacja. Tak, zdecydowanie. Tylko początek. A jeszcze raz nic nie powiedział. Jak to nie? Cały czas mówi. Zgodnie z zasadą FP potem podstawimy do wzoru i... No więc generalnie jak patrzymy na sposoby tłumaczenia Feynmana, to możemy zwrócić uwagę na takie rzeczy, że... O, to jest jedna z rzeczy, którą próbuję podkreślić. Nie próbuj tłumaczyć rzeczy, którą próbuj wytłumaczyć, używając rzeczy, którą tłumaczysz. Jak coś działa i używamy do tego energii, no to tak naprawdę chcesz wyprowadzić definicję energii i ją tłumaczysz mówiąc, mamy energię. No to jest no, masło maślane tłumaczenie definicji przy pomocy tej samej definicji, to nie tłumaczy nam niczego, to jest po prostu no, takie zapętlenie, unikanie odpowiedzi. Druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o tłumaczenie kogokolwiek czemu, to jest akurat takie jego podejście, które też się wielu rzeczy przewijało, że jak próbujesz komuś coś tłumaczyć, najpierw żebyś mu tłumaczył to na zasadzie odnoszenia się do czegoś, co on już zna. W samej książce on tłumaczy, w jaki sposób on próbuje, jak to się dzieje, że ludzie przedstawiają mu jakiś model, on całkiem szybko może zweryfikować, czy ten model jest poprawny, czy nie. Mówię, w sumie tak naprawdę nie wiem, czy on jest poprawny, czy nie. Po prostu jak opisuję, wiecie, jak to działa, próbuję sobie to w głowie odnieść do rzeczy, które już znam. Na tej podstawie sobie myśleć, ok, jakbym robił to i to, nie wiem, jak mam model, symuluję, że elektrony są kulami bilardowymi albo czymś podobnym, jakiś model atomowy, no to jakby ono się zderzało, to powinien tak się zachowywać, jakby się odpychało, to by się tak zachowywać. Próbuję to przetłumaczyć na nasz model, bo z tego jak wy opisujecie, to wynika, że są podobne. No tak, ale odpowiedź na pytanie i tłumaczenia długość jest zależna od poziomu wiedzy odbiorcy. Do tego też dojdziemy. Ale generalnie to jest tak, oto, że jeśli mamy jakąkolwiek abstrakcję, to w zasadzie jak od niej wychodzisz, nie wiedzą na przykład nic o poziomie odbiorcy. Jeżeli wiesz, że twój odbiorca nie operuje tą abstrakcją i ty mu ją wprowadzasz, to tak naprawdę nie odpowiadasz na jego odpowiedź. To mu wprowadzasz mętli w głowie. Ale możesz dać kilka linków. Tak, po których dalej będziesz miał mętli w głowie, ale będziesz miał kilka linków więcej. To dzięki temu nabijamy posty na naszych wszystkich blog postach filmowych. To jest bardzo dobre. Ci ludzie dalej nie wiedzą, o co chodzi, ale mamy wejścia. Wszystko... KPI. Tak, wszystko się zgadza. A odnoszę się do właśnie... odniesienia kolegi. Był właśnie jeden wywiad, w którym zapytali Feynmana, niech właśnie wytłumaczy nam, jak działają magnesje. On powiedział, no wiecie, ale o co wam chodzi, ale co dokładnie, jakie jest dokładnie pytanie, no ale jak działa magnesja, ale co dokładnie chcesz wiedzieć, no jak działa magnesja. Dobra, już ci mówię, co chodzi, bo jakby magnesy to były, jakbym ci to próbował tłumaczyć przy pomocy, o,
twojej cioci, która pośliznęła się na kostce lodu i złamała rękę. I wujek zabrał ją do szpitala. I mówisz, dlaczego wujek zabrał ją do szpitala? No to odpowiedź pierwsza taka, no złamała rękę, pośliznęła się na kostce lodu. A dlaczego pośliznęła się złamała rękę? No bo się pośliznęła na kostce lodu, spadła, jak uderzyła, to ręka się złamała. Ale no, przecież czemu wujek zabrał do szpitala? Bo takie mam zasady społeczne. Więc bardzo dużo takich tłumaczeń zależy bardzo silnie od kontekstu, w jakim są zadawane, jaka jest wiedza odnośnie pytającego i dopiero jak wiemy, w jakim kontekście, jaki jest ten kontekst, co ten nasz pytający, zadający pytanie wie, to możemy udzielać odpowiedzi. Potem możemy schodzić teraz niżej, możemy powiedzieć, że złamała rękę, ponieważ elektrony i wszystkie te siły elektrosłabe, oddziaływanie elektrosilne, elektrosłabe, elektromagnetyczne sprawiają to, że rzeczy no, nie przechodzą przez siebie, wiesz, nasza ręka nie przechodzi przez drugą rękę, więc jak jeden przedmiot używa w drugi przedmiot, no to nie przejdą przez siebie, a jeżeli siła jest pewnie dłuższa, to jest szansa, że któryś z tych no pierdzielnie, pęknie, więc ręka złamała, no. Bóg tak chciał. Tak, Bóg... tak, próbuj tłumaczyć FP, no Bóg tak chciał, no tak Bóg stworzył monady, no. Myślę, że... so, myślę, że są koncepcje filozoficzne, w których to ujdzie, ale my szukamy nieco głębiej, nie? Więc my grzebiemy w gównie. Więc generalnie tam tłumaczę dalej, no. W sumie czemu twoja siatka się pośliznęła? Pośliznęła się dlatego, ponieważ grawitacja sprawia, że ona powoduje pewien nacisk na kostkę lodu. Ta kostka lodu pod wpływem ciśnienia się rozpuszcza. Jak się rozpuszcza, pojawia się, zmniejsza się siła tarcia, więc mogła się pośliznąć. I tak dalej, możemy tak schodzić coraz niżej, 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 niżej. Więc wracając do twojego oryginalnego pytania o magnesy, no to jak bierzesz człowieka z ulicy, no nie możesz powiedzieć nic oprócz tego, że jak masz magnesy, to one się albo odpychają, a jak odrzucisz, to się odrzucają. No po prostu tak to działa. Jak masz kogoś, to wie trochę więcej. Jakiegoś studenta pierwszego, drugiego roku fizyki, to on wie, że tam są atomy. Te atomy mają jakieś spiny. Jeżeli wszystkie atomy mają skoordynowane te spiny i obracają się w samą stronę, no to te wszystkie siły magnetyczne się raczej dodają, a nie niwelują, więc jak nałożymy je na siebie, to się będą odpychać, a nie zderzać. I tak dalej, i tak dalej. Chcemy wejść jeszcze niżej, to jest ten problem, że tutaj już musimy wejść na etapy, gdzie nie mogę się odwołać do rzeczy, które widzisz w swoim życiu codziennym, no bo mechanika kwantowa, te rzeczy, to jakby no, nasze intuicje na tym etapie zawodzą. No, w odniesieniu, jakbyśmy próbowali tłumaczyć FP na tej zasadzie, to już raczej nie mielibyśmy aż takich problemów jak fizycy kwantowi, że te rzeczy już na którymś etapie zawodzą, ale to jest ten problem, że ludzie tłumaczący FP aż dużo, dużo wcześniej odpuszczają, jeśli ludzie tłumaczą. Szukam jakichś sensownych metafor. Mniej więcej gdzieś na starcie, więc no, zaczynają od... Na początku był monoid, a potem pojawił się Arrow. A potem szatan i szatan. Więc... Jak jeśli próbujemy komukolwiek tłumaczyć, no to możemy na przykład wziąć pod uwagę rzeczy, że na przykład nie każdy ma background computer science. Weźmy na przykład taki Wrocław, gdzie Politechnika Wrocławska produkuje, nie wiem, tak 700 absolwentów elektroniki rocznie, a jeśli chodzi o informatykę, to podejrzewam, że może setka się uzbiera, więc wychodzi na to, że połowa tych programistów to są ludzie, co nie znają matematyki dyskretnej, nie znają pierdół, ale oni spokojnie policzą całki. To mi się totalnie nie przyda w tej robocie. Ale wszystko ma matematyka dyskretna. Ale to jest taka biedna, dyskretna, wiesz... Jak... To zależy od szkoły. Zależy od szkoły, ale jak patrzyłem to po moich kumplach, oni, wiesz, policzą ci całkę, oni ci zrobią te wszystkie rzeczy odnośnie, wiesz, teorii sygnału, oni ci policzą te wszystkie elektroniczne rzeczy, ale nie wiem, dać im bardziej zaawansowaną teorię zbiorów, to już jest trochę gorzej. Wyciągniesz im algebrę, to oni nie mieli algebry. No bo ja po co? Na pierwszym roku, to pamiętam. Ale no. Jakbyście wychodzi założenie, jak ktoś jest programistą, no to ma computer science background, no to się no. To nie jest dobre założenie, ono się wykłada. Nawet jeśli zakładasz, że ludzie kończyli uniwersytety techniczne, politechniki, mieli jakiś tam matematyczny background, to może być zupełnie inny matematyczny background niż ten, co ty miałeś. To jest jedna rzecz, a dwa, że niektórzy ludzie to są po prostu ludzie przebranżowieni z innych rzeczy, więc no, tym bardziej już nie możesz zakładać, że okej, ludzie, wszyscy wiedzą, co to jest, nie wiem, funkcja n-tego rzędu, jej, no. Po prostu no, nie. Możecie, jak z czymś takim wychodzicie, no to od razu statystycznie, nie wiem, 5 osób na sali, zrozumie, reszta sobie może pójść na kawę. Ponownie, no, nie każdy ma jakiekolwiek matematyczne wykształcenie, więc w przypadku niektórych ludzi możecie założyć, że no, skończyli go, nie wiem, liceum, to jest ostatni jakby wspólny mianownik, jak coś im tłumaczycie, więc coś tam o funkcjach jeszcze wiedzą, jeśli jest coś wyżej, no to wy musicie im to wytłumaczyć. Jak wy tego nie wytłumaczycie, to jest przepaść wiedzy i cała reszta tłumaczenia do spuszczenia w kiblu, no.
jeszcze jest inna rzecz, że jeżeli chcecie komuś tłumaczyć definicję formalną, to lepiej, żebyście się upewnili, że ta osoba ma jakikolwiek background, który pozwala im zrozumieć chociażby tą formalną definicję. No więc w wielu przypadkach to jest takie kroczek po kroczku. Jeżeli chcecie wiedzieć to, to musicie wiedzieć to, jeżeli to, to musicie wiedzieć to. Jak przejdziecie taki temat, to widzicie, że z wieloma ludźmi, prawdopodobnie z większością, najlepiej byłoby zacząć kroczek po kroczku, kawałek po kawałku i tak i szlaczek po szlaczku. Najlepsze preski jakieś są z preski, które nie zakładają, że ktoś ma jakiś tam background, wykształcenie czy jakąkolwiek inną wiedzę niż, nie wiem, gimnazjum i próbują tłumaczyć ludziom rzeczy, używając po prostu rzeczy, które człowiek z ulicy potrafi wiedzieć. To jest najlepsze. Ale nie zrobisz prezentacji o czymś, jakimś temacie, który nawet ze skali, tak? Mm-hmm. Jeżeli założysz, że nie masz backgroundu jakiegoś. Owszem, musisz założyć, tylko jest kwestia, co zakładasz, bo w zależności od tematu, ile masz czasu i tak dalej, to możesz tym różnie zasponować. Jeśli okaże, masz, nie wiem, półtora godziny i ludzi, co Java zaczęli dwa wieczory temu i masz wytłumaczyć FP, no to wiadomo, możemy się poddać od razu, to jest nie do zrealizowania. Ale jak w zależności od tego, ile masz czasu i co wiedzą twoi ludzie, no, jakby rozeznanie ich backgroundu jakby jest częścią zrobienia szkolenia komukolwiek. To wtedy możesz jakby się dostosować i wiesz, że na pewne rzeczy na przykład trzeba by przeznaczyć więcej czasu, więc można powiedzieć z definicji. Żeby to przerobić, to potrzebujemy więcej czasu, bo muszę wam wprowadzić pewne rzeczy. Jak tego nie zrobimy, no to będzie taki... No ale to na szkoleniu, a nie na prezentacji. Na prezentacjach, no dlatego, że... Dlatego na prezentacjach bardzo często musi mieć napisane, że zakładam jakiś, że uczestnik będzie znał przynajmniej to dla prezentacji dla średnio zaawansowanych, niezaawansowanych, bardzo zaawansowanych. Coś takiego trzeba dać, żeby po prostu było wiadomo, że... Ja myślę, że 3 lata temu na skala, że tłumaczyli, co to jest monada, teraz każdy zakłada, że wszyscy wiedzą i jedziemy dalej, nie? Aż przyjdą nowi ludzie, którzy powiedzą, że nie wiedzą, no, co to jest funkcja. Będzie demokratyczny feedback dla organizatorów Scalana, że nie ma sensu takich prezentacji organizować i wrócimy do Java i będzie Spring. Będzie wiosna, ludów. Tak. Bodajże Tip Olcott, czyli Rob Norris, on mocno postuluje za tym, żeby regularnie co jakiś czas dawać prezentacje od samych podstaw, bo cały czas nowi ludzie dochodzą i oni nie mają tych wszystkich podstaw, co my mamy, więc ktoś musi ich wprowadzać. My nie musimy na te preski chodzić, ale ktoś je musi robić dla tych wszystkich nowych ludzi, co dochodzą, które się regularnie pojawiają na rynku. Okej, to może spróbujmy przejść do jakiegoś motivating example, który by jakby próbował wdrożyć te wnioski z życiorysu Feynmana odnośnie do nauczenia rzeczy i spróbujemy zrobić to na klasycznym example, czyli tutorial monad. Dawno czegoś takiego nie było. Na początku może powiedzmy sobie, czego najlepiej nie robić. Monad jest w kategorii endofunktorów. To jest oczywiste. Co to jest endofunktor? To jest taki funkcjon, który przychodzi w tą samą kategorię. No przecież to jest oczywiste. No, generalnie... To są strzałki i... Podstawy. No tak. Znacie arrowy, znacie wszystko. No nie, w ogóle możemy się rozejść, po co robić cokolwiek innego. No. Więc generalnie to jest taki jakby mindset, który często widuję wśród ludzi, którzy mają taki bardzo silny... Nie wiem... Akademicki background. Bo bardzo w wielu pracach się przewija taki jakby... motyw, że jeśli chodzi o takie po prostu papery, bardzo wielu w nich się przejawia taka jakby tendencja, że my piszemy dla ludzi, co już siedzą w tym temacie, więc nie macie żadnego wprowadzenia, nie macie żadnej tłumaczeń notacji. Jeżeli notacja się zmieniła przez te 20-30 lat od wypuszczenia pracy do dzisiaj, to powodzenia, nie? W podręcznikach nie znajdziecie wytłumaczenia, ale zakładamy, że się jakoś rozeznacie. Odniesienie do innych prac, no gdzieś tam są jakieś na dole odniesienie do innych prac, nie musicie ich znać, znaczy musicie, jeśli chcecie zrozumieć, no ale no. Wasza prośba. No wasz problem, więc potem się okazuje, że chcesz przeczytać ten dwustronicowy paper, który tak naprawdę wytłumaczyłbyś dziecku, ale on jest napisany takim językiem, że musisz przeczytać inną pracę, potem inną pracę, potem inną pracę. Jak przejdziesz przez te 15 prac, to wniosku, że to było proste, trywialne do przerobienia, w jeden wieczór, tylko nikt tego kurde nie powiedział, no bo to jest gdzieś zakopane pod definicją, oparte na definicji w innej pracy, oparte na definicji innej pracy i tak dalej, więc... Jak chcecie komuś coś tłumaczyć, to najlepiej, żeby ci biedni ludzie nie musieli tego szukać wszędzie i odnosić jednej definicji do drugiej, bo to tylko jakby zaciemnia obraz. Wyciąganie opisów z tyłka. To jest taki jakby klasyczny przykład. On był bodajże opisany w poście, w którym pisali ludzie, no przestań pisać te posty, bo co ktoś osiągnie oświecenie, co to jest monada.
to piszę własnego posta, co to jest monada, gdzie porównuję ją właśnie do taco, do burrito. Potem widziałem jakiegoś kolejnego posta w broni, że w sumie, tak jak się zastanowić, monada jest jak burrito, więc nie wiem, coś, czego się czepia. Najlepiej jakby wiesz, odnosić do rzeczy, co ludzie znają, ale jednak w taki sposób, żeby im nie mącić z głowy, więc może jakbyś, nie wiem, jakieś takie przykłady, żeby nie były niejednoznaczne, albo nie próbowały w bardzo kreatywny sposób powiązać pewnych koncepcji, bo no, dobrze znaleźć dobrą metaforę, ale to nie, dobra metafora to nie jest dowolna metafora. Ewentualnie tłumaczenia, no więc co to jest monada? No to jest monada, to jest taka type klasa, ona spełnia pewne prawa monadyczne, no. Od razu wiadomo, o co chodzi. Zajrzyjcie sobie do specki, przejrzyjcie sobie testy, to będziecie wiedzieli. A to, że te testy używają tam 40 tysięcy implicitów, to wasz problem. Kiedyś się rozeznacie. To, że wszystkie tego typu odniesienia po prostu się wykładają na tym, bo jakby takie tłumaczenia działały, to ok, jak chcecie się nauczyć skali, wejdźcie sobie na ScalaLang.org, tam jest specyfikacja, jak przeczytacie te 40 stron, to będziecie wiedzieli, jak programować. No. Wy się tak nie uczyliście. Oderski się chwalił, że jest więcej. Napisał książkę, jak za 5 miesiąc w Polsce. Łowiczył słowa, napisał po niemiecku. Długie, po prostu. No więc tak, więc generalnie co możemy się zgodzić z tego, że tego typu podejścia nie działają, więc spróbujmy sobie znaleźć, jakie podejście działają. Mówię podejścia, no bo na pewno nie, to nie jest tak, że jest inna słuszna droga, zwłaszcza jeśli myślę o tym, że każdorazowo musimy się dostosować do słuchaczy, przynajmniej jeśli chcemy zrobić to dobrze. Jak nie chcemy robić tego dobrze, że możemy zrobić ją preskę i jedziemy i kasować kasę. To jest bardzo dobry sposób na konsulting. Słyszałem? Biznes już płaci za tłumaczenie mowa. Nie, ale możemy to zmonetyzować. Spikniemy się przy piwie po wszystkim, ogadamy o tym, jak zmonetyzować tłumaczenie monad. Jestem pewien, że... Monad tak, master. Tak, monad certificate. Monad enterprise. MDD, monad driven design. Dokładnie. Kilka takich hasełek. Myślimy, że jak zagadamy do Johna, on nam pomoże. Chłopak ma doświadczenie, jeśli chodzi o sprzedawanie gówien. Owiniętych w funkcyjny papierek. Ty masz plagi pleckie, wiem. Będzie większy. Wschód. To może być moja ostatnia pleska, ale będzie grubo. Dobrze, no więc spróbujmy, jakbyśmy chcieli powiedzieć. No. Historia pokazuje, jeśli pokazywanie jakiejkolwiek rzeczy ludziom, to całkiem dobrze działa opowiadanie mi historii. No, najlepiej historii, w których sami biorą udział. Pod warunkiem, że ta historia nie kończy się źle. Ale... Dobrze, no więc... Bierzemy sobie jakiegoś takiego kolesia, naszego dobrego kolegę z firmy, który nie rozumie, czym jest monada, ale chciałby zrozumieć, czym jest monada, więc widzimy, no, wytłumaczymy chłopakowi, ale wiemy, że ludzie nie lubią matmy, więc najlepiej nie używajmy słowa monada. Osobiście polecam. Po co zniechęcać ludzi na starcie? No więc dobra, stary, no więc wyobraź sobie, że mamy jakieś takie side efekty, jakieś rzeczy, co coś mutują stan, pobierają coś z zewnątrz, wypychają coś na zewnątrz. Dla przykładu mamy sobie właśnie takiego, nie wiem, wczytywanie linii z konsoli, zapisywanie z konsoli jakiegoś kurla, że pobierzemy coś. Mamy side effecty, mamy mutowanie. Jak trzymamy to w kodzie tak totalnie na goło, no to rzeczy robią się bardzo szybko smutne, więc chcielibyśmy zrobić funkcyjnie, tak? Żeby było ładniej funkcyjnie zadzone. Najlepiej by było zwrócić jakąś czystą wartość zamiast jakiegoś takiego mutowania. No. Ale jak zwracać czystą wartość? No. No moglibyśmy sobie na przykład zdefiniować jakoś takie główienko side effect of A, gdzie A to jest tym typem zwracanym, a potem sobie gdzieś w którymś momencie, jak wasza funkcyjka zwróci sobie tego side effecta, zrobimy sobie jakiś ładny pattern matching i w tym momencie, w tym pattern matchingu sobie już wywołamy te efekty. Ale przez całą większość naszego podbase będzie czysta. W szczególności, jeżeli powiemy chłopakom, że okej, chłopaki, nie macie żadnych funkcji robiących side effecty, macie tylko tę algebrę. A jeżeli chodzi o tłumaczenie jej do side effectów, no to macie wała, bo zatrzymaliśmy ten kod dla siebie, wy możecie sobie tylko tego używać, bo wam nie ufamy, jesteście głupi, możecie wszystko wywalić w pizdu. No więc nasi ludzie od tego momentu używają sobie tej algebry, żeby modelować efekty, tylko to się pojawia drobny problem, no wiecie, no chcielibyśmy sobie połączyć te efekty, albo coś między nimi zrobić, albo zrobić dwa naraz, albo coś, i to jest taki drobny problem, no bo mam ten side effect, ale no to, że się nie kompiluje, to jest najmniejszy problem. Kogo to obchodzi? Ten kod ma być ładny.
Więc co moglibyśmy zrobić, żeby te same efekty jakoś przynajmniej transformować? No, jakbyśmy wprowadzili takiego mapa. No, map to jest taka fajna rzecz, w wielu językach to już używacie, więc nawet nie trzeba ludziom tłumaczyć, co jest. Nie używajcie słowa funktor. Więc mamy... Co? Mapable. Mapable, bardzo ładne słowo, mapable. Podoba mi się. Zobaczcie, na każdym kroku są te klasy i w całej książce programu Rust nie ma żadnego odniesienia ani do nadania do tej klasy. Bardzo dobrze, polecam. Bardzo mi się podoba. Więc, no jest tutaj tak samo. No więc stwierdzamy, że jest coś takiego jak IO. Co to jest IO? IO to jest, że macie narąbane ileś tam side effectów, może jeden, może więcej i jeszcze między nimi sobie coś z tymi wynikami robicie. Więc mamy IO, ok. To IO ma mapę, ok. I możemy sobie ten wynik przetransformować. Ponownie to będzie czysta wartość. Side effecty to będzie interpretował jakiś biedny facet z... w którymś innym miejscu. Oczywiście nie pozwolimy ludziom tego odpalać z palca, no bo jeszcze się pokaleczą. Na tym polega programowanie funkcyjne, że nie dajemy ludziom się pokaleczyć, bo nie ufamy, że ci debile czegoś nie zepsują. No i w tym IO sobie też podefiniujemy readline, writeline, curl'a i stwierdzimy, że to będzie właśnie to IO, stringa, unita i tak dalej. No wszystko pięknie, możemy sobie mapować i po prostu komponowanie tych map to byśmy mogli sobie robić te side effecty. No, jakbyśmy sobie mogli pożenić te IO z side effectami, no powiedzmy, że zaimplementujemy, wiesz, suspenda. No suspend to będzie jakiś tam zawieszony side effect. Przez zawieszony rozumiem, że odkładamy go na później. Konkretnie do momentu, kiedy ktoś będzie interpretował to IO do czegoś sensownego. Ponieważ to jest ładne ADT, pattern matching będzie działo, wszystko ślicznie. Oczywiście nie my robimy ten pattern matching, bo nie ufamy, że ludzie tego nie odpalą w kodzie. Nigdy nie można ufać tym ludziom przychodzącym z Java. No więc to okej, zaimplementowaliśmy sobie IO, to IO może mieć jakieś side effecty i może je mapować. Na razie mam tylko jeden side effect na raz, ten, od którego zaczynamy, a potem coś z nim robimy, więc trzeba by pomyśleć coś, no, bardziej, no, bo tak... No, jeśli chodzi o mapa, no, w sumie jeszcze wypadałoby zaimplementować mapa, no to mapa możemy zaimplementować w ten sposób, że wejdziemy sobie, dołożymy do tego naszego algebraicznego drzewka, no, mapa. Mapa będzie trzymała obliczenia do tej pory, weźmie funkcję, która zmieni to coś w środku. Oczywiście my tego tutaj też nie odpalamy, to się odpali gdzieś na końcu świata, w jakiejś magicznej funkcji, tym zaimplementujemy na końcu. Nikomu jej nie udostępnimy, żeby się ludzie nie pokaleczyli. Nie można ufać ludziom z backgroundem z Java. Oni zawsze będą próbowali rzeczy robić prościej i łatwiej, a my chcemy, żeby było czysto funkcyjnie, a nie żeby było łatwo. No więc mamy już dwie rzeczy. Możemy sobie zawiesić jakiś side effect i możemy go potem zmapować przy pomocy funkcji. No jest ślicznie. Czy wszystko działa? No tak średnio. No. Możemy sobie wczytać linię, ok, działa. Możemy sobie, znaczy możemy zapisać linię, możemy wczytać linię i ją zmapować, ok, dalej działa. Ale jakbyśmy próbowali wczytać linię i potem ją wypisać, no to dostajemy IO od IO, więc no, trochę dupa. No, co to jest IO od IO? No, side effect od side effect, no ciężko tego logicznie wyjaśnić. Więc musimy pomyśleć, więc no, mamy problem, to pomyślmy nad rozwiązaniem. Jakbyśmy mieli flatten, czy jakiś taki magiczny pierdolnik, co bierze sobie to IO od IO i je spłaszcza do po prostu IO, no to by byłoby fajnie. Ale w sumie może nawet nie potrzebujemy tego flattena. Może jakbyśmy mieli coś, co robi mapa i flattena w jednym kroku, no to byśmy mogli się pozbyć tego kroku i od razu po prostu bierzemy jeden side effect, po nim drugi side effect, nie otrzymujemy jakichś takich dziwnych główień typu IO, IO, IO. Więc mamy jakiegoś takiego flat mapa, który by nam rozwiązał ten problem, a jednocześnie nie pozwala wyciekać tym side effectem w jakiś tam niekontrolowany sposób. No. Tylko jak teraz tego flat mapa zaimplementować? No, mapa lepiej byłoby wywalić, bo jest jednak trochę za bardzo ograniczona na koncepcję, więc powiedzmy, że na chwilę wywalamy flat mapa z naszej koncepcji i siedzimy tylko nad flat mapami. No więc flat mapa, no to może zamiast tego mapa zrobimy sobie po prostu flat mapa. Ta funkcja po prostu będziemy wymagali, żeby brała A i zwracała A od B. Ok, mamy modyfikację naszego pierdolnika. Czy działa? No, w zasadzie prawie działa. Możemy sobie flat mapować, wszystko ładnie, cudownie działa. Możemy sobie łączyć 20 tysięcy side effectów, tylko problem jest taki, że jakbyśmy sobie chcieli tam w którymś momencie wrzucić jakąś taką czystą wartość, na przykład, nie wiem, 2. Kurde, jak ją tam wrzucić? No tak trochę się nie da, no bo mamy albo, na razie mamy side effecty, mamy mapowanie, ale takiej czystej wartości w sumie nie mamy. No. Trochę,
trochę słabo, nie? Trzeba by coś z tym zrobić. No to możemy sobie znowu rozszerzyć to nasze IO, dołożymy sobie Pure. Dlaczego Pure? No bo to jest czysta wartość. No, bez głupich pytań, musimy to jakoś nazwać. No, nazwijmy to Pure. No jak sobie wprowadziliśmy to Pure, więc przypomnę, na chwilę obecną nasze ADT ma trzy możliwe wartości. Mamy sobie Suspenda, mamy Flatmapa, mamy Pure'a. No i okazuje się, że to nam w sumie wystarczy do modelowania wszystkiego. No. Możemy sobie coś tam właśnie robić tego. Bierzemy sobie side efekty, możemy sobie je łączyć przy pomocy Flatmapa, możemy sobie wrzucić takie wartości totalnie od czapy przy pomocy Pure'a, możemy sobie mapować. Znaczy mapować sobie nie możemy. A w sumie możemy, bo mapę możemy zaimplementować przy pomocy flatmapa. Po prostu robimy sobie flatmap od czegoś do pióra. No i okej, fajnie. Generalnie to jest też taki fajny punkt wyjścia do dyskusji, czy wiecie, no w sumie, żeby to tak działało, to możemy zakładać, że flatmap jest równoważny, jakoś się łączy z mapem i tak dalej. To jest ładny punkt wyjścia do praw monadycznych, że jakbyście robili to inaczej, to się wysra. Akurat to zostawiam jako ćwiczenie dla prowadzącego, że wielu byście to mogło wysrać, ale akurat to trzeba by pokazać te wszystkie przykłady. Jakby to robiło, działało inaczej, to się wali. Ale jak działa tak, jak działa, no to jest całkiem spoko i można tego używać, jest miło i przyjemnie. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam, zakładam, że gdzieś tam w Polsce jakiś biedny człowiek będzie musiał wziąć to IO i sobie zrobić na tym patermaczek, odpalić te wszystkie side effects, ale w całej naszej aplikacji no już tego nie musimy klepać. No więc pokazując ludziom to w ten sposób, najlepiej pozwalając, żeby oni sami dochodzili do tych wniosków, no to mamy już takiego gorska, który po prostu naciskają na niego, ok, róbmy to, tak żebyśmy mieli czyste funkcje, a nie side effecty. Side effecty pojawią się gdzieś na końcu, się słabo je testuje i w ogóle. A jak będziemy tak cisnęli człowieka, żeby robił wszystko czysto, funkcyjnie, tego jak pokierujemy w tym procesie nauczania, no to jest szansa, że sam dojdzie do tego, jak sobie wyprowadzić coś, co jest z grubsza monadą. Konkretnie to jest free monadą, ale przy tym wszystkim nie będziemy używali słowa monada, free, applicative, functor, te wszystkie inne gówna. Więc jak już człowiek wszystko ogarnie, zacznie sobie używać, testować, potem każe, wiem, w sumie dałoby się tak samo zrobić z listą, no bo ten flatmap to jest taka jak mapa, tylko taka, wiecie, z większą kontrolą, no bo możesz sobie nie tylko zmapować coś, ale też kontrolować, czy tam się jakiś side effect nie wywołał. Z listą też sobie może tak pomyśleć, że listę może zmapować, ale jakbyś chciał sprawić, że lista w sumie jak ma już mapa, to jest zawsze jeden do jednego, a może jakbyś chciał, że dla któregoś elementu nie robisz nowego elementu, tylko to on znika, bo robisz tylko dla niego dwa elementy, potrzebujesz więcej kontroli. No więc w sumie tak flatmap to jest taki map, ale z większą kontrolą. No więc tak pozwolicie człowiekowi tak powoli, na przykładach, takim tłuczeniem mu do łba, dojść do wszystkich takich wniosków, wyrobić sobie intuicję, to możecie mu gdzieś na samym końcu powiedzieć, dobra, stary, wiesz w sumie, to jest monada, konkretnie free monada. No, możemy się rozejść. Więc wiadomo, to potrwa dużo szybciej niż prezentacja w monady w 15 sekund, po których nic nie zrozumiesz, ale jeśli naszym celem jest, żeby człowiek coś zrozumiał, a nie żebyśmy my zrobili prezentację, to myślę, że takie podejście ma dużo więcej sensu. Zobacz, by skończył w Go. Ale świadomie. Nie, no, wiesz, ludzie mają różne powołania. Wie, czego nie chcę. Pisał. Jaki startup wypalił w tym czasie? Jak już mówiłem, to nie miało być łatwe, to miało być funkcyjne. Do tego się sprowadza. Tak, no więc generalnie to byłaby już taka konkluzja tej mojej prezentacji, więc takie zostało takie pytanie, czy moje pytanie, czy ktoś ma jakieś pytania? Brak definicji side effects. No, by definicji side effectów. To jest bardzo dobre pytanie. No, side effect jest to, jak coś mutujesz, zmieniasz, albo po prostu gdzieś się zmienia z tej aplikacji. Jak masz testy i odpalasz... Ten przykład chyba z randomem jest najlepszy. No, jak w sumie masz testy... Że masz funkcję czystą, która na przykład wraca 2 plus 2, no, no. Side effectowa to jest zwykły random. Myślę, że w testach można fajnie pokazać, że w sumie... Wiesz, jak to jest, że masz test i potem musisz połowę głównie mokować, że coś zapisuje do bazy, wczytuje z bazy i tak dalej. Chce ci się to robić, bo w sumie nie musisz. No jak czytam to pole. Jak mokować metody statyczne? Power Mokito. Mokito statyczny nie neguje. Okej, jeszcze jakieś pytanka? Ja tak się spodziewałem.
Więc dziękuję. Kiedy książka będzie? No właśnie. Kiedy książka, jak jeszcze mogę... Kiedy order będzie? Myślę, że gdzieś tak za rok, bo jeszcze mam sporo tych pierdół do opisania. A potem haskę. Nie ośpiałem. Jeszcze jestem zdrowy psychicznie, ale może pod koniec książki już będę, już będzie gorzej. No, w każdym razie dziękuję i jak coś, to proszę o feedback czy coś. Dziękuję. Pióra może zaimplementować przez write i read.